Jest wtorek, 29 sierpnia. Spróbuj rozpocząć tę modlitwę, włączając w nią wszystko to, co cię porusza. Czym żyje twoje serce? Miejsce, w którym się właśnie znajdujesz, osoby, które są w pobliżu, dźwięki i zapachy, niech się staną teraz Bożą świątynią. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Herod podziwiał Jana Chrzciciela. Uważał go za kogoś prawego i świętego. Czuł wobec niego pewien respekt. Chętnie go słuchał, choć niepokoiło go to, co często słyszał. Kto dla ciebie jest podobną osobą? Kogo cenisz, szanujesz, lubisz słuchać? Thank you.
Herod to osoba pełna namiętności, pasji, emocji. W Ewangelii słyszymy o jego lękach, żądzach, niepokojach, zachwytach i smutku. W tym gąszczu nieuporządkowanych i nieuświadomionych wewnętrznych poruszeń król wydaje się zagubiony, jest im zupełnie poddany. To one nim rządzą. Jakich poruszeń doświadczasz ostatnio bardziej intensywnie? Spróbuj się im przyglądnąć. Nazwij je bez oceniania. Jan Chrzciciel występuje dziś jako prorok, który nie wypowiada ani jednego zdania. To Boży posłaniec, który świadczy o Bogu swą milczącą obecnością. Porusza serce, pociąga ku lepszemu. Daje świadectwo pokory, uniżenia i ofiary. Kto lub co w Twoim otoczeniu w podobny sposób przypomina Ci o Bogu, który jest bliski, delikatny, cichy i cierpliwy. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła:
Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Na koniec modlitwy spróbuj spotkać się z Bogiem w taki sposób, jaki Cię najbardziej pociąga. Możecie porozmawiać albo pobyć razem w milczeniu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.